I z tamtej perspektywy, czyli z perspektywy słuchacza, realizatora, producenta i samego muzyka, który słucha swojego wzmacniacza nie stąd, tylko stamtąd, to jest już inne brzmienie. Trochę tak. I wtedy podłączasz Cortexa, Kempera, Fraktala, Helixa, Headrusha i mówisz, no nie, to nie jest tak dalekie. Bo po tamtej stronie szyby te soundy są już naprawdę bliskie. Bo zostaje ci zabrana ta piękna historia pod tytułem ruszająca się nogawka przy nodze. Bo ten wzmacniacz ma z tobą interakcję. Twoje całe ciało się, kurde, trzęsie aż po prostu. Jak w TSA. Nie wolno było nie grać na marszalach. Nie? Ale żeby one się odzywały, musiało być na full.